Wysoka Izbo, kandydatka pani dr Dudzińskiej to ponownie zgłoszona przez PiS ta sama kandydatura, którą omawialiśmy 3 tygodnie temu. Pani dr Agnieszka Dudzińska domaga się ode mnie przeprosin za opinię wygłoszoną na jej temat 3 tygodnie temu z tej mównicy. Według niej ta opinia była manipulacją faktów, przekręcaniem i wyciąganiem z kontekstu jej wypowiedzi. Przepraszam ją za to, że cytując wywiad udzielony telewizji Republika i umieszczonego potem na portalu polityka.pl, wywiadu po słowach: aborcja jest problemem tych dzieci, u których wady wykrywało się przed urodzeniem. To nieliczna grupa. Większość dzieci, które wymagają opieki do końca życia, to są dzieci, które nabyły niepełnosprawność albo w trakcie porodu, albo po porodzie. To jest autyzm, porażenie mózgowe, ciąże, wcześniacze. To bardzo trudne rzeczy i nie wiem, tu chyba należałoby postulować eutanazję. Nie dodałam słów, jeżeli nie stać nas na to, żeby tych ludzi wspierać. Rzeczywiście tych słów nie dodałam. Chciałam oszczędzić sobie i Wysokiej Izbie dramatycznej i tragicznej wymowy tego zdania. Podczas dzisiejszego posiedzenia komisji pani Dudzińska oświadczyła, że jest absolutną przeciwniczką eutanazji. Przyjmuję to oświadczenie z ulgą. Szczerą ulgą, ale z oburzeniem stwierdzam, że problemy związane z eutanazją są omawiane wtedy, kiedy rozpatrujemy kandydaturę rzecznika praw dziecka. Słowa warto ważyć. Ironia i sarkazm z eutanazją wobec dzieci. Nie ma nic. Głos ma poseł